Beata bardzo boi się, co zastanie po wejściu do sklepu. To są ostatnie pieniądze, jakie ode mnie dostajesz. Nie pozwolę, żebyś mnie dłużej nękał. Nie przesadzaj. Uważam, że uczciwie podszedłem do tematu. Chyba nie znasz znaczenia słowa uczciwość. Trzymaj to i znikaj mi z oczu. Co się tu dzieje? Znowu ty? No, skąd się tu wzięłaś? Koniec tych kłamstw! Mów lepiej, za co tyle kasy bierzesz, no bo przecież nie za naprawę lodówki. To nie jest miejsce i czas na wyjaśnienia. Porozmawiamy w domu. Wyglądasz na uczciwą. Współczuję ci takiego męża. Zamknij się! To znaczy? No pochwal się swojej ukochanej, że jesteś szantażystą. Że co? Kim? Nie słuchaj jej. Ale co ta kobieta mówi? Bredzi, wychodzimy. Ale puść mnie! Założył mi podsłuch. Dowiedział się, że oszukuję na podatkach i że mam podrabiany alkohol na sklepie. Razem z tym swoim kumplem kazali mi płacić za to, że na mnie nie doniosą. Idziemy. Ale o czym ta kobieta mówi? Idziemy. Kim ty w ogóle jesteś? Ogarnij się! Idziemy do samochodu. Komisarz Krzysztof Traczyk, komendant rejonowa Policji Warszawa 7. Jeszcze tego brakowało. Czy pan Adam Kordek? Tak, a o co chodzi? Jest pan zatrzymany za szantaż i wyłudzenie. I co, cwaniaczku, nie spodziewałeś się tego, co? Nie wiem w ogóle, o co wam chodzi. Dajcie mi spokój. Ej, proszę nie utrudniać, bo użyjemy środków przymusu bezpośredniego.